Siema, z tej strony Tomasz, pozdrowienia z słonecznej, upalnej Kalifornii. Temperatury są tutaj takie, dosłownie każdego dnia mamy powyżej 100 Fahrenheita ciepła. Gdzieś tam na północy Kalifornii jakieś pożary są, więc się troszkę dzieje. Dosłownie jest tak ciepło, że jak się odkręca zimną wodę w kranie, to po prostu przez dłuższy czas leci ciepła woda. Przez kierunki są tak nagrzane. Jeśli chodzi boso po dywanie, to po prostu czuję się, że dywan jest ciepły. To jest odcinek, o którym wspominałem wcześniej. Opowiem Wam, jak amerykańskie firmy, amerykańskie korporacje podchodzą do obcokrajowców. No to taka ciekawostka sobie. Tu właśnie muszę nad tą wieżą tutaj popracować. Tutaj są takie różne elementy. To jest taka wieża, którą się montuje przy dojście, przy wejściu do... A kurde, wam monitor teraz zrzucił. Przy wejściu do budynku się ręką przejeżdża, aby czytać linie papilarne. Jeżeli delikwent jest w systemie, to to wyśle sygnał do panelu i drzwi się otworzą. Mało co, teraz to monitora bym nie zrzucił. To było tak szybko. A więc tak. Miałem możliwość pracowania w kilku firmach. To były malutkie firmy, jak pracowałem tam u faceta w sklepie komputerowym. Pracowałem w agencjach ochrony, pracowałem potem w IT, w małych firmach, dużych firmach, jak dla Disneya w Anaheim, w dziale IT pracowałem. I teraz w kolejnej dużej korporacji międzynarodowej. I jak amerykańskie firmy, amerykańscy pracownicy, wasi współpracownicy, szefowie, w ogóle jak podchodzą do obcokrajowców. A więc mam do was dobrą wiadomość, że podchodzą dobrze. Nie mam problemu. Jeżeli ktoś z was ma tutaj akcent, ktoś mówi z akcentem, ktoś może mówi bardziej wyraźnie, mniej wyraźnie. Nikogo to nie interesuje. Nikt nie będzie was dyskryminował z racji na wasze pochodzenie. Z tego, że mówicie z akcentem, czy jak ktoś tutaj jest nowo przyjezdny, ktoś tutaj jest nowy, to w ogóle może po prostu słabo mówić, po prostu będzie mocno kula w języku angielskim. Nikt się z was nie będzie śmiał, nikt nie będzie was tego tytułu dyskryminował, ani nie będą was gorzej traktować, czy może będziecie mieli mniejsze szanse na rozwoju w firmie. To właśnie tak nie ma. Wszyscy będą traktowali was na równo, będziecie mieli równe szanse, będziecie po prostu na równi traktowani. Mało tego, to nawet jest ciekawym plusem. Wielu ludzi po prostu się będzie interesowało, skąd jesteście, jakim językiem mówicie, jak w Polsce tam jest. Po prostu będą zadawali pytania. Dla niektórych to taka egzotyka jest, że wy z innego kraju jesteście. I w ogóle to jest nawet prawnie regulowane. Jeżeli się do pracy zatrudniacie, trzeba masę takich różnych dokumentów podpisywać. Jednym z nich to jest handbook, to są takie różne regulaminy firmy. I ona właśnie, tam jedny z tych działów jest odnośnie dyskryminacji. Nie można dyskryminować na, jeżeli chodzi o rasę, religię, płeć, wiek i tak dalej. Takie coś w ogóle tutaj nie wchodzi w grę. Jest to nielegalne i za takie coś można, no, można robotę stracić, jeżeli takie coś by trafiło do wydziału HR. Tak to wygląda, więc jeżeli ktoś tutaj planuje przyjechać, bo już jest w drodze, leci tutaj rozpocząć pracę jakąś, czy to jest na zielonej karcie, czy ktoś tutaj przyjeżdża wakacyjnie, tak zwane work and travel, i się martwi, jak się dogada, czy co, nie ma w ogóle z tym problemu. Może nawet powiedzieć, że nie rozumiecie, czy ta osoba po prostu może dla was wolniej mówić, wyraźniej, albo slangu nie używać, ponieważ slang jest dość skomplikowana sprawa. Jeżeli ktoś nie ma obcu z slangiem, to się go nie nauczy. Więc nie ma problemu. Jest to jest ok, nie jest żadnym tutaj problemem. No taka szybka ciekawostka, którą chciałem tutaj nakręcić, jak amerykańskie firmy traktują obcokrajowców. Jeszcze taka ciekawostka, właśnie dużo właśnie informatycznych firm bardzo chętnie zatrudnia obcokrajowców, dużo firm. Nie wiem jak teraz to jest, za Trumpa to może troszkę trudniej wygląda, ale z reguły
duże firmy informatyczne, takie jak Google na przykład, tam się może wypowiedzą inni YouTuberzy, którzy pracują w Google, pewnie będą wiedzieli lepiej jak ja, ale z tego co się orientują, to chętni są zatrudniani ludzie z zagranicy, nawet na wizy pracownicze, ponieważ co się liczy, liczą się wasze umiejętności, to co umiecie, więc nie ma znaczenia skąd pochodzicie, jaki macie background, w jakim języku mówicie. Ważne po prostu, że się możecie jakoś dogadać, że macie odpowiednie kwalifikacje, odpowiednią wiedzę, aby na dane stanowisko wykonywać, a to czy macie obywatelstwo amerykańskie i jak dobrze mówicie po angielsku, to już sprawa drugorzędna. A więc tak to wygląda. Taka ciekawostka, właśnie taką nową kamerę sobie teraz kupię. Chyba wtorek czy w środę mnie przychodzi. To na potrzeby mojego tam pewnego biznesu, do robienia zdjęć 360 stopni i do tego można robić wirtualne tury, czyli dajmy na to, jesteście w jakimś domu, prawda? I otwierają się drzwi i możecie myszką dookoła wszystko przeglądać sobie, zoom in, zoom out, gdzie jesteście. Potem można wirtualnie myszką czy klawiaturą się przesunąć w inne miejsce, po prostu można po całym domu, po całym pomieszczeniu, po prostu można chodzić i się dookoła rozglądać. Można po prostu taki wirtualny tour zrobić. I tak myślałem po prostu, że może wykorzystać tą kamerę na potrzeby tego może kanału, może jakieś tam parki, czy jakieś tam ciekawsze miejsca, może właśnie z tego właśnie ponagrywam i takie linki tutaj wrzucę. Ciekawe jak to będzie działać. Nie wiem, może będzie możliwość nagrywania tą kamerą vlogów 360 stopni. Nie wiem, nie bawiłem się tym, będzie trzeba to opanować. A taka szybka ciekawostka. Trzymajcie się, hejka.